Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj 21 października spotkaliśmy się w miejscowości Rytel. Miejscowość ta, tak jak widzimy z tyłu, tutaj za osobami, które mamy na pierwszym planie, padła niedawno ofiarą ogromnego huraganu, orkanu, jak tak zwał, ale widzimy te drzewa połamane, które tam są, ale ten pensjonat tutaj u państwa Wyrowińskich, który się w Rytlu mieści, akurat mimo tego, że tutaj wszędzie z boku są powalone drzewa, on się temu tutaj wszystkiemu ostał. Gdzie tutaj się odbędzie impreza podsumowująca rywalizację na wspólnym gołębniku w miejscowości Czerw, którą w tym roku tutaj mieliśmy możliwość obserwować. Widzieliśmy tam, przyjechał Sebastian z żoną Ostojalniski, przyjechali też inni koledzy, tutaj możemy rozpoznać. I koledzy z Czerska, kolega z Kwidzyna, tak? Roman Przysowa. Ja już psa specjalnie nie wziąłem, żeby mi czasem nie podprowadził. Także jak się nazywa, idziemy zaraz na salę i zobaczymy, jak będzie to, co tam zostało przygotowane. No i widzimy wnętrze lokalu, gdzie będzie za chwilę się odbywała uroczystość podsumowująca sezon. Widzimy kolegę tutaj z gór przyjechali, właśnie przed pokażmy tutaj zwycięstwa wspólnego gołębnika sprzed 2 lat, tak? Ale w tym roku też miał bardzo dobre wyniki. No nie. Czekaj, nie to są bardzo dobre wyniki, bo te ciągle też tam w czołówce też jesteście. Powiedzmy, kolega się nam przypomni, przedstawi, proszę bardzo. To pani też nam może przedstawić. Marek Wawiński z tej strony. W tym roku nie podarzyło się tak bardzo jak w zeszłych latach. W tamtym roku miałem asa. W 2015 miałem zwyciężyłem ten cały gołębnik, ale no w tym roku się nie podarzyło i... Ale za to jest impreza, bo tu wy z gór przyjechaliście, zobaczmy, bo tak tu jeszcze kolega Chęciak przyjechał. Witam kolegów. Z gór i wino jeszcze przyjechaliście. Kolega przedstawić. Paweł Sucała. I to nawet gołębie, i ten na swoim gołębniku widziałem gołębie, które przyletywały, nie? Takie wątpliwości. Zdarzyło się. Mimo, że było ciężko, to właśnie ja chciałem powiedzieć, że kolegi Paweł Sucały oraz Mariusza. Warty zwycięzca jest. Także 0,17 wygrało wszystko tutaj znowu. Czyli właśnie mieliście okazję przyjechać. Znowu wygrało. Czyli się te gołębie z gór sprawdzają tutaj na Pomorzu. To są twoje słowa, które to już stwierdziłeś w 2015 roku. Tak, ja to zapraszam. Pani ma się w szwendach do tej partii na szkło, na kamerę, za to spokojnie, przeżyjemy. Chodź Sebastian tutaj też jeszcze, opowiedz nam, bo tutaj jesteś organizatorem, zobaczmy kolega dzisiaj na wyjściowo, tak, no powiedz Sebastian, jak tutaj plany jest dzisiaj wieczorem tutaj? W tej chwili jest część nieoficjalna, czyli można obejrzeć te gołębie tutaj, które wróciły z finału 10 pierwszych plus 10 najlepszych lotników. No, tylko głośniej troszeczkę bym prosił. Teraz wkrótce będzie można tutaj się posilić, nie? Także... Ale tutaj się odbywać będzie jakieś wręczanie dyplomów? Tak, tutaj mamy. To zobaczmy, przejdziemy na chwilę, zobaczymy. O, tutaj jest przygotowana część właśnie, z kucharami, wszystko. Tutaj za chwilę szampana będą mistrzowie otwierać. Tutaj też jeszcze popatrzmy, to są nagrody, które ufundował Scott, nam znany bardzo dobrze kolega Sebastian Wardęga, dla hodowców.pl. Tutaj możemy sobie zobaczyć, co Piotr jest. Wojciechowski. Piotr Wojciechowski też byliśmy. No i przede wszystkim puchary. Bo w ogóle to mistrzostwo tradycyjne polegało na tym, że nie było za jakieś tam, nie leciało się o pieniądze, tylko o prestiż, powiedzmy. Puchary właśnie, powiedzmy, są od kolegi Sebastka Wojciuka z Torunia wszystkie, tak? Firmy Olimp. Ile kategorii tu mamy? Zobaczmy. Aha, za poszczególne loty. Za finał jest. W ogóle 10 w tym roku jest nagrodzonych miejsc. Jak widać, w tym roku jest dosyć na bogato, nie? Dobrze, i popatrzmy jeszcze. Tu mamy gołębie, ty mówisz 10, a ty gołębie tu mamy więcej. Tu jest 10 pierwszych lotu finałowego. Ten gołąb, który wygrał, to jest Jacek tutaj osiąga, tu jest resztą tutaj obok, tutaj stoi. No to jest właśnie z gór, czyli kolejny gołąb. Zobaczmy, bo numerze widzimy 017. Tu jest Paweł Sucały. Sucała też jest, dlatego tak przyjechali chętnie. Tutaj trzeci jest Reinharda Mula, czwarty Mateusza Muzioła z Tucholi, piąty tutaj praktycznie w dziesiątce jest każdego innego hodowcy, nie? Nie ma, żeby się tam powtórzyło nazwisko. Piąty, tu jest szósty gołąb z finału. Janusza Zabłotnego, zobaczmy, z Toruń. Szóste miejsce, to jest Krzysztof Tu jest Siódmy Kazika Rytelskiego z naszego oddziału. Tutaj jest Gregora Lorkowskiego, również hodowcy z Niemiec, Radosława Wojnowskiego i Janusza Zabłotnego. A tu są z tyłu lotniki. I tu mamy lotniki. Lotniki. Pierwszy lotnik to jest ze spółki Polski, Dziameczki Polski, Polski, taką jedną drużynę dali, pod takim taką nazwą, tu jest Kopernik 1. Walka Wojciuka. Jak widać, to gołębie Matej się prezentują, bo są dosyć... A to skąd jest? To jest Pawła Maja,
ten, co na przykład w filmie ten nasz kolega mówił, że tam odwójka tego głębia dostał, nie? W tej chwili chyba na aukcji chyba jest wystawiony. Czwarty lotnik, tu jest golem kupca, również są obecni. Piąty też dostał sekcję listów. Tutaj jest Mańkuckie, to ze zlewa ode mnie tam jest skończy. Siódmy, Kopernik, Kawuczka, Martynez Kudzyński, o, tu jest właśnie... Dziewiąty to jest kolej tam, który jest finał, czyli się dubluje, nie? I dziesiąty też jakby się dubluje. Widzimy, są tutaj te gołębie. Część już jest na wystawiane w zależności od tego, kiedy mamy rodowody. Dobrze, popatrzmy sobie, zobaczmy na dworze. A tam jeszcze są jakieś gołębie? Tam Reinharda. Naszego zresztą też sponsora. Podejdziemy za chwilę, może prosimy, żeby na to zamówić, bo troszeczkę jaśniej, będzie nam łatwiej filmować. Zobaczmy, będziemy sobie patrzeć się na tym, jak podczas tej imprezy będzie działo. Szczególnie te osoby, które przybyły tutaj z najdalszych odległości, tu między innymi koledzy są przyjechali aż z Andrzejowa. Tutaj koledzy są z Niemiec również, kolega Gregor nawet samolotem do nas przyleciał, nie tylko przyjechali, ale również przylecieli. Także spotykamy się tutaj, żeby podsumować sezon lotowy na wspólnym gołębniku 2017. Jak wiecie, nie był to sezon najłatwiejszy, jeżeli chodzi przede wszystkim o organizację lotów. Zresztą spotykamy się w takiej miejscowości, gdzie to obrazuje. Tutaj praktycznie było centrum wydarzeń tej nawałnicy. Tutaj za oknem zresztą widać powalone drzewa jeszcze niesprzątnięte. Także naprawdę było w tym roku, w tym sezonie ciężko zorganizować te loty. Zresztą jest tutaj kolega Janek Bochęciak, też miał ten problem. No i też może to potwierdzić, chociaż no, były może łaskawsze na południu warunki, ale no, były też, my już się też trochę, kolega już czwartą edycję bodajże robił, ja robiłem trzecią edycję. Naprawdę można zrobić na jednym locie, po prostu przekreślić jakby funkcjonowanie tego gołębnika. I trzeba też brać pod uwagę, że to jest naprawdę duża odpowiedzialność dla organizatora, bo można również z tego powodu, że ciężko te warunki, nie są po prostu stabilne warunki. Nawet nie potrafią dokładnie przewidzieć. Widzimy jakieś trąty, że idą, że da te gołębie się wypuścić, ale niestety nieraz jest kaplica. Zresztą ja w tym roku też, jak wiecie, tutaj obserwowaliście i przyloty tych gołębi ten. W tym roku nawet żeśmy się już te gołębie zapakowali na drugi lot, który miał się odbyć z miejscowości. Bodajże wtedy patrzałem, że będzie tam możliwość w Koszalinie wypuszczenia tych, że taki korytarz powstanie. Żeśmy załadowali te gołębie, ale niestety zajechaliśmy na miejsce. No po prostu tam nawet był za każdym razem, zresztą u mnie jest osoba potwierdzająca, która jest upoważniona do potwierdzenia. No nie było po prostu warunków, to koledzy zresztą nawet sarzyńscy bodajże chcieli oglądać ten przylot tej gołębi, to się wybrali z kolei na grzyby, nie? Także... Zebrali coś chociaż? Nie wiem, nie pytałem się. Ale no, zresztą tu są w waszych oddziałach też różnie było. Tu pan Przysowa może mówić, że też na ostatni lot już nie wpadł, bo też ciężkie tak były loty. No w niektórych oddziałach się po prostu to udało, a w niektórych to w górach też mieliście problemy. Zresztą też zorganizowano co nawet w oddziałach tych lotów, nie? Kolego Sylwester, muszę powiedzieć, że u nas w okręgu Nowy Sącz oraz w okręgu Kraków były niestety ciężkie loty. No zresztą wszyscy mamy z dużymi stratami możliwość śledzenia na forum tych różnych wypowiedzi i są relacje. Naprawdę, pomimo wszystko udało się później przeprowadzić ten drugi lot z miejscowości Połczyn, odbył się. No trochę gołębi tam zginęło, bo praktycznie myślę, że z tego również powodu, że przez dwa tygodnie praktycznie tych gołębi nie szło tutaj wypuszczać, nie? I też te gołębie już jakby wysły z tego rytmu. A przy młodych to wiadomo, że gołąb lubi latać, że lubi być wyłożony, trenowany. Później lot trzeci, widziałem, że jest z wiatrem i szybko, po prostu było parę dni tylko, że trzeba było decyzję podjąć. Mówię, no trudno, jedziemy, spróbujemy, nie? Mówię, z tym wiatrem sobie poradzą, może się rozpędzą przez to, nie? No i ten nowogard też się udał, no myślę, że czwarty lot był taki, no
był nie z silnym wiatrem, ale powiedzmy miał lekki boczny południowo-zachodni. No, ten finał myślę, że jest udany. Pierwszy raz w ogóle, bo też były takie, że specjalnie wkładam na ten finał do innych oddziałów, żeby te gołębie przyciągały. A to ja uważam, że wręcz odwrotnie, że łatwiej jest lotować z jednej kabiny i w super warunkach. Zresztą, żeście widzieli, był odlot nagrany tutaj kolega Jarek Łakomy, który również był konwojentem w naszym oddziale, tutaj akurat pojechał z tymi gołębiami i było można zobaczyć, w jakich warunkach. Praktycznie były warunki idealne do lotu, jeszcze żeśmy opóźnili ten odlot tej gołębie do 9.30 i gołębie przy szybkości 1300, myślę, że to taka normalna szybkość dla młodych, to ani nie było z super szybkim wiatrem. No i przyszły, przede wszystkim chciałem wam tutaj koledzy podziękować, że naprawdę przysyłaliście super materiał, bo to trzeba było, kolega Janek Bochęczak może się pochwalić, bo nawet do teraz 9 gołąb doszedł, na 10 ma 9, są też tacy, co 3 dali, 3 mają. No dużo jest takich hodowców, co naprawdę mają praktycznie 100% gołębi, nie? Tutaj. To też teraz możemy tutaj gdybyć, bo niektórzy na przykład 6 dali nie mają nic, nie? To oni sobie powinni wnioski wyciągnąć, bo te gołębie są wszystkie w jednym gołębniku. Trzeba sobie to też uzmysłowić. Także, no, także jeżeli chodzi o podsumowanie tego sezonu. Także przyjąłem 345 gołębi. Na pierwszy lot konkursowy poszło 280, na ostatni 203. I z tego ostatniego tu jeszcze doleciały w tej chwili gołębi. Staram się informować tych hodowców, których dolatują, bo teraz między innymi Gregora Lotkowskiego doszedł też gołąb 8. Też 8 zaczął, 8 ma. Tutaj doszli rodziny Szmaglińskich, 2 gołębie. Bodajże 2 dni temu dzwoniłem, nie? Bo dochodzą cały czas te gołębie. Prawdopodobnie żerowały w polach. Dobrze, ja się nie będę dalej rozgadywać, może jeszcze przy okazji podziękuję, bo zapomnę. Tutaj udało się ściągnąć tutaj sponsorów naszego wspólnego gołębnika, to też wypada im podziękować. Przede wszystkim dziękuję, bo zapomnę, Gregorowi Lorkowskiemu i Reinhardowi, bo też ufundowali tutaj gołębie, te gołębie były losowane. Tutaj Mariusz Babiński jest szczęśliwym tutaj, co wygrał do tego gołębia, bodajże w grudniu było losowanie. Gregora Lorkowskiego też Mariusz Babiński wygrał jednego. Dwa razy wygrał Mariusz. Dwa razy. A tutaj kolega Janek Bochęczak, chciałem wam powiedzieć, że wygrał telewizor zresztą. Też widzisz, jak mają szczęście. Wisi, wisi. Jesteśmy z żoną. Wisi w sypialni, bo miałem się w sypialni. Ja przypominam opłacenie abonamentu. Sypialni miał zawisnąć. Korzystam, Krzysztofie. Dziękuję tutaj sponsorom, tutaj firmie, która co roku jakąś partię karmy tutaj mi podaruje, firmie MDM. No tutaj tym sponsorom Centrum Zdrowia Gołębi, które też te preparaty tutaj dostaje na wspólny gołębnik, też się sprawdzają, tam wiadomo, zresztą mają cały gabem, uważam, że bardzo dobrych produktów, przede wszystkim za testami, ze wszystkim są to doskonałej jakości. Tutaj tym firmom Olimp, Bartka Wojciuka, który ufundował w tym mistrzostwie prestiżowym puchary, sklepowi dla hodowców.pl, to i firmie Piomar Piotra Wojciechowskiego, tutaj będą w tym mistrzostwie tradycyjnym. Dobrze, teraz rozpoczniemy wręczanie tych pucharów od lotów. Z lotu Szczecinek pierwsze miejsce Mateusz Muzio. Bodajże nie ma, ktoś jest upoważniony do odbioru pucharów? Nie ma póki co. Dobra, to będę odkładał. Drugie miejsce z tego lotu Kopernik Waldemar Wojciuk. Też nie ma. Trzecie miejsce Jacek Majerowski, też go nie. Dobrze, lot drugi odbył się z miejscowości Połczy. Zdrój. I tutaj pierwsze miejsce Wolski, Dziamecki, Lipowski, Pruski. Ten gołąb tylko powiem, że również jest pierwszym lotnikiem tutaj na górze. Pieniądze żonie, nie? Dyplom jeszcze? Dyplom dla żony. A dla pieniądze, pieniądze też są? Zresztą tu były egzekwo z tego Połczyna.
Pierwsze miejsce Gregor. Ma razem, bo ten sam czas był i żeśmy po prostu nie miałem tego w regulaminie, bo komputer zawsze pokazał pierwszego, drugiego, a ten sam gołąb. Tu nawet Gregor. Gregor tutaj do mnie maila napisał, żeby te pieniążki też będą podzielone, nie? Także pomimo, że tam są, nie wiem, czy to komputer rzeczywiście jakąś tam setną, jakąś się dowiedział, 10-tysięczną czy coś, że umieścił tego, ale po prostu nie, egzekwo nie robi, nie? Także tu też Gregorowi. Trzecie miejsce z Połczyna. Wieczorek, Marian Werochowski, Krzysztof. Tutaj Krzysztof Werochowski jest. Marian Wieczorek to wiadomo, znany w Polsce hodowca czołowy. Dział Rumia. Kolejny lot to ten taki, można powiedzieć, silny wiatrem. Ja się cieszę, bo jak widzicie koledzy, z każdego lotu tu kto inny ma gołębie jakby w tych trójkach czy tam w tych dziesiątkach. Pierwsze z tego miejsce z lotu zdobyła spółka MHM Team. To są koledzy spod Warszawy, niestety dzisiaj ich nie ma. Nami. Drugie miejsce pan Tadeusz Mańkucki, tutaj jest obecny. Brawo, powiedz, jakiego oddziału kolega jest chociaż? Lotuje obecnie w oddziale Starogardański. Tak? Będzie jeszcze okazja przy panu Tadeuszu porozmawiać. I trzecie miejsce to będzie Krzysztof Leszczyński z oddziału Grudziądz. Nie ma go też również wśród nas. Teraz wręczymy może z lotu finałowego. Z lotu finałowego. Pierwsze miejsce, tutaj można powiedzieć, że ten gołąb pierwszy wszedł, nie? Bo wiadomo, przyszła grupa większa, ale to jest Jacek Nieciąg. Jego gołąb. Bardzo piękny gołąb. Gratuluję. Trzeba powiedzieć, z jakiego oddziału właśnie. To jest oddział w Sołkowicy, tak? Tak. Andrzejów. Andrzejów. Z gór. Który raz już wygramy z gór? No. Drugie miejsce, również hodowca z gór, znany tutaj. Kolega Paweł może powie, dwa razy miał gołębie na europejskiej wystawie w kategorii gołębie młode, F, czyli młode. Tu gołębie miały trzech lotów, koeficjent jeden, nie? Podajże. No, jeden, jeden, jeden. No, także... Srebrny medal dwa razy. Poczekaj na puchar, poczekaj na puchar. Tak, także... To nie jest byle kto, tak powiem. No, gratuluję jeszcze raz. Gratuluję. Trzecie miejsce. Tutaj można powiedzieć, że klasyfikacja się zmieniała, bo tam wiadomo jest dyferencja 2 sekund pomiędzy pierwszą a czwartą anteną. Na początku tu był, na trzeciej pozycji był Mateusz Muziu, ale jak się odświeżyła strona, na trzeciej no, z minimalną przewagą chyba 1/100 sekundy koledzy tutaj Mul, Klein i Mrówka. Także zapraszamy. Czwarte miejsce, właśnie, Mateusz Muzioł, nie ma. Piąte miejsce, Radosław Wojnowski, ktoś miał odebrać, tak? Pan przesuwał w bierze. No, można od razu. Kuchar jeszcze? No i szóste miejsce, Przysowa, Roman i Jan. Was zrobiłem dla brata też. Siódme miejsce, tutaj kolega z naszego oddziału, to Czersk oczywiście, Kazimierz Rydlewski. Brawo, Kaziu! Zeszłym roku szóste. Także siódme miejsce, w zeszłym roku na puchar się nie załapał. Tutaj właśnie przypomnijmy, żeby to nas
tak, pamiętać. Tak, tak, tak. Szczególnie. Bardzo dobre gołębie zakupuje Kazik, może powiedz, pochwali się. Kazik! Kazik! Sebastian, najpierw oddajmy nagrodę. Ósme miejsce z finału, kolega Gregor Lorkowski. Brawo! Ale widać też kosztowne hoduje? Gratulacje. Na samolot nie weźmiesz tych pucharów. Na Majorce mam czwartego najlepszego. No, tu na Majorce mój w tym sezonie ma czwartego najlepszego lotnika. Gregor, daj się dyplomi. Ale na samolot pucharów nie weźmiesz. Dziewiąte miejsce, Smułka Sebastian, to jest hodowca gdzieś z południa Jaworzyna Polski. Jaworzyna Śląska. Jaworzyna. Jaworzyna. Również tutaj puchar będzie. Wyślemy. I dziesiąte miejsce, Janusz Zabłoty, to jest hodowca z Torunia. Z Torunia. Ten garnitur Sebastian masz od kolegi Janusza? Tak, polski. No właśnie powiedzmy, bo Eldorado. To jest pokażmy, to jest jego garnitur. Ubrał mnie. No właśnie. Także warto, bo bardzo dobrą firmę ma polską. Jedenaste miejsce, pan Tadeusz Mańkucki. Dwunaste miejsce, Krzysztof Leszczyński, tu na razie będę odkładał. Grudziądza. Trzynaste miejsce, Waldemar Wojciak. Co ciekawe, tutaj miał dwie drużyny zgłoszone, to ta drużyna z Kopernik 1 mu tu. Cztery gołębie z tej drużyny był. Kolega Mrówka dzwoni, ten. Nie wie, chyba gdzie trafić. Może chwilę. Golak Józef i Fryca Eligiusz i Sławomir. Zapraszamy po dyplom. 15 miejsce z oddziału Kola. 15 miejsce Paweł Socała. Brawo! 16 miejsce Bliszka Stanisław i Borchard Dariusz. Zlikwidował głębi, ale... Z oddziału Czerska. No już nie, bo zlikwidował. Ale był w oddziale Czerska. Był, był. 17 miejsce Waldemar Wojciuk będzie, 18 również, 19 Janusz Nytko, to jest hodowca z Anglii, który również tutaj dał gołębie, 20 miejsce Janusz Zabłotny, 21 tutaj Arkadiusz Konieczny i Sebastian Wardęga. To są oddział Odolanu, 099 i no. Pod piłą tam jeden drugi. 22 miejsce Tomasz Fryca. Tutaj z oddziału. To w tej chwili też chyba nie lokuje nigdzie. 23 miejsce Zenon Okrajni. 24 Waldemar Wojciuk. 21 Mariusz Plata. Tutaj nie ma go dzisiaj. Wyjechał na wczasy. 26 Janek Bochęczak. Miejsce Janusz Zabłotny, 28 Tadeusz Mańkucki znowu. Nie, to poczekam na 30 od razu, żebym nie musiał. I na to tam może? I 30 od razu też. Jakby pocztowe gołębie. 29 Przysława Roman. Ja. 31 miejsce Obłoski Puzio, nie ma Pawła z nami. 32 Mul Klein Mrówka. Reichard. Skąd 33 Tadeusz Mańkucki zapomniał, bo skupienie było. Zostać, lepiej zostać. 34 Artur Szefler i Jens Ryze. Nie ma kolegów tutaj z Niemiec. 35 Zenon Okrajni. 36 Marcin Woźniak. 37 Mateusz Muzioł. 38 Jan Ciborski. Jest z nami. Jan Ciborski. Trzydzieste dziewiąte Jan Bochęczak. Dziękuję. Trzydzieste Arkadiusz i Tomasz Kleciński. Są tu na pewno. No, są. Zapraszam tutaj. Brat też. Brat też. Gratuluję.
gratulacje. Dzięki. Teraz zostaną, jakie konkurencje jeszcze? Teraz koledzy, jak wiecie, co roku jest również lot pucharowy, tak zwane typowanie gołębi z ostatniego lotu i zawsze jest poświęcony tutaj koledze, który zginął podczas tej pamiętnej katastrofy pod dachem w Katowicach. To był memoriał świętej pamięci Mieczysława Bieska. W tym roku, jeżeli chodzi o klasyfikację, jak wiadomo, trzeba było, niektórzy typowali, niektórzy nie typowali gołębi. Później ci, co typowali, się zawiedli trochę, bo przyszły te gołębi jakby... jakby nie typowali, to by lepsze pozycje po prostu mieli, jakby typowali, nie? Także Waldek Wojciuk na pewno nie typował i zajął z tego lotu pierwsze miejsce. Także pokażę jeszcze to, jak Kopernik 1? Kopernik 1? Tak, Kopernik 1. To jest tutaj w związku z tym, że on produkuje puchary i ma w nadmiarze, to dostanie takie coś. Taki puchar, nie? Tak. Ta paczka Wojciuka. Zdrowie, Lądnie? Drugie miejsce z tego lotu, pan Marian Szklasz. Chcę powiedzieć, że też przysłał 3 gołębie i 3 po finale i 3. Praktycznie w tej pierwszej grupie były, nie? Kolegi Mariana nie ma. Mariana nie ma. To jest puchar też dla niego. Trzecia seria z tego lotu to jest Przysowa, Roman i ja. Typował, nie? Tak. Typowane i trafione. Gratulacje. Gratulacje. Czwarte miejsce Zenon Okrajni. I piąte Jan Bochęczak. Brawo! W zeszłym roku wygrał tą klasyfikację, tak? Mamy. W zeszłym roku pierwsze miejsce. Mam telewizor, oglądam. Telewizor był to wylosowany. Tak, dziękuję. A wygrał memoriał, wygrał w zeszłym roku. Pierwsze miejsce miał. No miło mi. Gratulacje. Dobra. Teraz klasyfikacja, słuchajcie koledzy, klasyfikacja lotników. Pierwszy lotnik Wolski, Dziamecki, Lipocki, Pruski. Tutaj wszystkie lotniki są, jak zresztą pierwsze 10 gołębi ze zdjęciem tych gołębi. Drugi lotnik, zresztą te gołębie można tutaj zobaczyć. Drugi lotnik Waldemar Wojciuk. Z Kopernika pierwszego. Tutaj też tu Wadek sobie oglądnie. Trzeci lotnik Paweł Maj. Tu jest, o ile wiem. Dobra, czwarty lotnik i piąty jednocześnie. Golak Józef, Fryca, Eligiusz i Sławomir. Brawo! Tak więcej mamy wydrukowane? Gratulacje. Bo właśnie powiedzmy, bo tak patrzę, to wręcz nie po jednym, bo po kilka dyplomów. To no bo są jakie duplikaty. Są spółki, to robię ten więcej, nie zrobiłem. Szósty lotnik, Tadeusz Mańkucki. Po jednym dał. Siódmy Waldemar Wojciuk. Ósmy lotnik Martyna Szwagrińska jest tutaj obecnie. Chyba czekoladę trzeba było chociaż. O, damy, damy. Nie zapomnij. Dziewiąty lotnik Radosław Chojnowski nie ma. A tu... I dziesiąty Mul Kleinrówka. Kolega Mrówka teraz dotarł. Także cała drużyna jest. Dobrze, teraz to mistrzostwo prestiżowe, tak zwane tradycyjne. Tutaj pierwsze miejsce zdobył pan Tadeusz Mańkucki. Jak wiadomo, z każdego lotu punktowały dwa gołębie, które zdobywały konkurs. I
pan Tadeusz, pomimo że dał pierwszy raz na wspólny gołębik, tak w ogóle, nie? I to takim może powie przy okazji zbiegiem okoliczności, bo przywiózł gołębie od Jensa Ryzę i Artura Szeflera z Niemiec. No i przez noc przemyślałem. Przez noc przemyślał. Spróbuję, bo już. No, także pierwszy raz i też 6 gołębi jest po finale z 7, które przysłał, nie? Tym bardziej, że jeszcze kolega bardzo blisko mieszka. Blisko mieszka, no właśnie. Z sąsiadami jesteśmy. No, także, no. To jest taki kochany. Panie Tadeuszu, ale jeszcze coś jest. Co prawda będzie trzeba coś brać do niego. Co prawda jeszcze coś jest. Jeszcze coś, panie Tadeuszu. Ale to nie jest nikt. Tutaj są załączniki. Gdzieś to stoi. Tutaj, no to tu jeszcze są te załączniki właśnie, nie? A otworzymy, zobaczymy co tam jest. Nie, nie będziemy przeglądać. Później, a jak gazety są, a jak gazeta już. To zobaczymy później. Drugie miejsce. Mul Klein Mrówka. Dziesięć gołębi dali, cztery są po finale. No ale pierwszy raz dali tutaj na ten gołębi, także jeszcze nie wiedzieli może co dać, ale też Seba, co ty tłumaczysz ich poczekaj? Ciekawe, kto preparatów będzie korzystał? Czy kto z preparatów będzie korzystał? Wy czy Stanisław? Na pewno ja. A. Czy to do Niemiec pojadą? Do Niemiec. Trzecie miejsce, Kopernik 1, Waldemar Wojta. On już dostał ten pakiet. Czwarte miejsce, Maule, przy Piształa Kubicki, także też znana hodowla. Piąte miejsce, Wieczorek, Berochowski, Krzysztof. Także po trzech lotach. Byliście, czy trzeci, nie? Po trzeciu, tak. Finał nie wyszedł, nie? Ale no nie wyszedł. No, ale chcieliśmy dobrze wyszedł. I szóste miejsce, Golak Fryca. Także seniorzy nasi, pan Fryca coś. Także cała drużyna zasłużyła na to, nie? Siódme miejsce, Artur Szefler, Jens Ryzę. Ósme miejsce Mateusz Muzioł będzie, dziewiąte miejsce w tym mistrzostwie Gregor Lorkowski i jedenasty Jarosław Dżankowski, to też znany hodowca tutaj. Tu jeszcze są dyplomy, zapomniałem dać do tych wcześniejszych, ale to tam... Koledzy odbioru. Także część oficjalną, znaczy... A tamten puchar ostatni? A, jeszcze tutaj jest jeden puchar. Właśnie. Który tutaj znalazł się sponsor. Taki pewnego czasu mi tutaj przywiózł i prosił, żeby na tym zebraniu dla pana Golaka Józefa wręczyć za wybitne wyniki lotowe w tym w sezonie 2017. Powiem tak, że krótki start, 3 lata, tak? Czy 4, a trzecie miejsce zajął w oddziale Tuchola. To wszystko? Także teraz zapraszam tutaj, są dwa szampany, tutaj kolegę Jacka Niesiąga i tutaj kolegę Kruskiego, tutaj jest pierwsze miejsce i pierwszy są, młodzi są. I teraz tutaj powstaje pytanie, jak te dwa szampany podzielić za tyle osób? Normalnie. Ale to zobaczymy. Damy radę! Do kupy, jak zabraknie. Ale sufit mówi, że rozbity? Rozbity mówi sufit? No zaraz zobaczymy. Ściany ten tutaj, sufity proszę wziąć pod uwagę, są do malowania, ewentualnie. Andrzej Kuczynica będzie co robił. Spokojnie.
i koledzy leją. Także tą część, że tak powiem, oficjalną kończymy. Zacznie się za chwilę część prywatna. Właśnie. Ja bym chciał, żeby się... Sebastian wypił. Także dziękuję bardzo. Sebastian wypiłeś? Ja się trzymaju. Mało wypiłeś. Kłamiesz. Sebastian. A poprosimy z mistrzem.